Siemaneczko mordeczki, z tej strony Zębiaczek, a dzisiaj macie ten obiecany odcinek z widzami, a mianowicie wziąłem sobie dwóch widzów z mojej gildii z donatorami na Dragonie, no i nagraliśmy wbite do gildii bodajże, jeśli się nie mylę, Axta. Naprawdę gildia z wierzchu nie wyglądała za ciekawie, ale to jaki item skrywała w środku jest całkiem no niesamowite i myślę, że wbita wyszła kozacko. Także co, zostawcie tutaj na samym starcie suba, łapkę w górę wraz z dzwoneczkiem. Jeśli chcecie wygrać słuchaweczki w tym odcinku, to musicie zostawić tutaj właśnie suba, łapkę w górę i dzwoneczek oraz napisać w komentarzu hashtag słuchawki i swój e-mail. Pewnie spytacie, zombie, gdzie wyniki na losowanie podkładki? A mianowicie wyniki na losowanie podkładki pojawią się w trzecim odcinku właśnie z giveawayem od firmy Genesis, czyli pojawi się oprócz tego odcinka jeszcze jeden odcinek, gdy będę losował myszkę. A w tym odcinku możecie wygrać słuchawki, także napiszcie w komentarzu hashtag słuchawki, hashtag Genesis i swój e-mail, a ja wam po prostu przypnę serduszko, no i będziecie brali udział w losowaniu. Oprócz tego musicie subskrybować kanał, łapkować go i dzwoneczkować. Osoby, które dawały mi itemki na moich live'ach, wyświetlają się w tym momencie na ekranie, także pozdrawiam was bardzo serdecznie i zachęcam was także do brania udziału w akcjach charytatywnych, do których znajdziecie linki w opisie. Możecie tam wpłacić dobrowolną kwotę, a pamiętajcie, zawsze coś pomoże. No i co? Także zapraszam do oglądania tego odcinka, no i piona. Yo, jeszcze raz dzięki firmie Genesis za podesłanie mi tych sprzętów, żebym mógł rozlosować, także no, miłego oglądania i tyle, sorry za taki długi wstęp znowu, zombiaczek. Dobra, nie przedłużam, do oglądania, pozdro. Dobra, to ja biorę 20, nie, 17 rzutaków biorę i wbijam. Weźcie, zjedźcie sobie koks od razu. Jakby, wiem. Jakby tepnęli na bazę, to będzie po prostu spoko. Możecie się przywitać się z odcinkiem ogólnie. A, no to siema. Jest ze mną Sokubaci oraz Persilo, dwóch moich widzów, kurde, to jest gildii z donatorami, także pozdrawiam ich bardzo serdecznie oraz wszystkich moich donatorów, którzy kiedykolwiek ustali donata i nawet ze mną grają. Ale oni mają tutaj, patrzcie, mają taki kupowit bez tego, bez spadu. Kurde, i mają pełno opsa niestety. Ale tam chyba typek sobie kopie na awku. Tiny task. No, tam się będzie meczek kopie pewnie na tiny tasku. O, jest, dobra, myślałem, że to będzie ten obsydian, ale jest dirt, więc elegancko pasuje. Lepiej? No, zdecydowanie lepiej, nie? Bo wiesz, musi się męczyć z opsem i tak dalej. Tylko kurde, ta woda mi tu wkurza. Dobra, niech ta woda jakoś spadnie. Dobra, spróbuję wbić po prostu tutaj, ominąć tą wodę. Pieprzona woda. Weź, spadaj stąd. Fal druta. O, elegancko. Ej, wbijaj na tego typa, co kopie na wku, tego powera? Wiem. 20 tysięcy. O, manik power 20 037, ty, ja się boję go. No cery, to jakiś power musi być, dobry. Mocny. No, ty głupia woda, no patrz to, jaka woda się upierdliwa wzięła stąd. Ej, trzeba rozwalić wodę, źródło tej wody. Gdzie to jest? A to jest na żuwiku, nie? No, to ja tu pójdę, pipa. Ja tu pójdę, rozwalę to na żuwiku, na wodę będzie w kurzamie cały czas. Mimo, że w niczym nie przeszkadza, bo rzucak i tak rozwala tak samo, ale po prostu sam fakt, że ona istnieje, mi irytuje. Nie wiem dlaczego. Dobra, sobie pyknę tą wodę szybko. Czekaj, gdzie drugi jest? Nie, może nas posunąć gdzieś. Wybuchnie to. Dobra, rozwaliło wodę pięknie. Pyk. Dobra, jeden rzucak zmarnowany na wodę, ale zawsze spoko, dobra. Jest ten kopie typek cały czas na nawku? Tak, jest cały czas, dobra. On chyba nic nie wie. No, to nawku. Albo może. Nie no, w sumie jak jest nawku, no to jak ma wiedzieć, że wbita jakaś jest. Dobra, dobiorę sobie 17 rzucaków. Mam jeszcze stack wenderze i przy sobie 18. Dobra, lecimy do niego. Jestem 37 poziom. Ciekawie, gdzie ten typek jest. Spada ta woda, czy ta woda spada? No, cały czas jakby. Leci nie cały wiem, czas. No leci. Kurde. W dół to będzie leciało. No, to dupa. Dobra, to nic na to nie poradzę. Raz o, muszę... wyszedł. Jeden. Tak? Na bazę? Yes. Tak, nie, wyszedł w sensie serwera. A, czyli ten tu kopie, ten tu kopie. I ten drugi... Chyba się poddał. Chyba się przestraszył. Dobra, wbijamy. Dawajcie. Oby się opłacało. No, ale... Kopie. To się, że jak na nawku kopię na ten tasku albo na, wiem, na jakimś czymkolwiek innym, no to... Chyba muszę mieć coś tego. Jakąś lepszą tutaj gildię, znaczy lepszą gildię, jakieś lepsze kuboidy itemy. Mi się tak wydaje przynajmniej. O, jest tutaj. Chyba jesteśmy już nad nim. Ej, on zlogał. No nie. Teraz zaciśnij na serwerze ten typek. Zlogał. Serio? Ja pierniczę. Lol. A może to był mulciak tego ziomka i on się tak szybko przełączył w sumie. W sumie. To też bardzo prawdopodobne, no, ale dobra. To wbijam na stuniarę, może będą tu mieli jakieś itemy, tylko najgorsze będą te, jak oni mają ustawione setcomy i się po prostu tepają między tymi pomieszczeniami. Będzie najgorsze, dobra, jesteśmy tu. Jest jakaś, no właśnie, patrzcie, to o tym właśnie mówiłem, że to będzie, że jak nic mają jakieś setcomy, że po prostu się tepają między tymi pomieszczeniami. A ta woda cały czas za nami idzie, pieprzona. Ty, no patrz tą wodę cholerną. Ale co za lamus woda. Nienawidzę tej wody. Dobra, w dół je lecimy.
Kurde, nie chcę tyle tych rzucaków marnować. Przez... A tu nic nie ma, który to jest poziom? Ja cię. Co oni mają za... 16. No to kurde. Ile on wielkie to. Ile on jeszcze tych poziomów tu ma? O, jest tu coś. Tu są skrzynki. Uuu, są ciekawe itemy w sumie. Dobra, czekajcie, ja robię tak bloki. Co to, pranki? Dobra. Ja cię. Wypadło coś. Co? Jest tu dużo... Gosz się zalogował. Gdzie? Na kubie chyba jest, bo słyszałem jak premium case'y ktoś otwiera. Aha, okej, okay. To czekajcie, to ja tutaj się dostanę do tych jeszcze premium case, do tych soniarek tutaj. Weźcie, zbiera się tamtej temy, ja tutaj rozwalam to. Ta woda cholerna, nie? Wkurza. Emeraldy tutaj mają w sumie, z takich ciekawych itemów tutaj jedynie emeraldy. Od razu mordeczki, gdybyście pisali gdzieś tam w komentarzach, zombie, czemu nie sprzedawałeś tych, czemu nie sprzedałeś tych itemów, to po prostu mi się nie chce, ale... Ale sprzedam tutaj jakieś itemy, sprzedam trochę złota. Sprzedam złota i sprzedam biblioteczki. Ej, jak chcecie, to w sumie też sprzedawać te itemki, nie? Bo to zawsze coś tam daje. Jakiś tam zysk minimalny jest. Ja obsydian w sumie będę sprzedawał. I żelazo, sklep, sprzedaj obsydian. Samki. Mówiłeś? Są? Dobra, obsydian. Biblioteczki sprzedawajcie, biblioteczki są podobne opłacane do sprzedawania, bo za 10 biblioteczek jest 3 grosze są, więc... Wiem, tylko że już nie mam miejsca. O, to ja nie wiem co sprzedaję, w sumie biorę żelazo. Dobra, sprzedam żelazo. Można sprzedać żelazo? Ta, żelazo można sprzedawać. I złoto. Dobra, żelazo, złoto, to. Pyk, pyk. Obsa wezmę, przyda się na kubę. No, ja sprzedałem trochę obsa, ale możemy go wziąć sobie na kubę i też, tylko nie miałem miejsca, dlatego sprzedałem. Myślałem, że tu... Dobra, okej. Okay. Weźcie tutaj sam emerald jeszcze, jak chcecie sobie wejść gdzieś z której skrzynki. To ja sobie wezmę. A ja rozwalam tutaj to następne. Czekaj, coś tutaj więcej jeszcze jest. O, nie ma wody, no. O, obsydian jest, wróciła. Ty jesteś obsydian, ja w sumie biblioteczki biorę. Macie tutaj obsydian, jak chcecie? I lecę do następnych. Kurde, ile ty z tych... Nie wiem, ja tu zmarnowałem chyba z 10 rzucaków na same rozwalanie tych stoniarek. Kolejne perły. Jakieś tu, kurde, pszmery, bajery. Same złoto tu praktycznie jest. Jak chcecie, to sobie bierzcie emeraldy. Wam się przydadzą. Dobra, sklep, sprzedaję to. Sklep, sprzedaj to. Gilia taka nie byle jaka. No, spoko to wygląda w sumie. Tak jak właśnie myślałem. Ej, wiesz co, ja mam pomysł. Bo mogę się założyć, że oni mają jeszcze gdzieś mają pomieszczenie. Ja bym po prostu zrobił jakieś chwilowe cięcie za chwilę i bym wbił jeszcze raz tam, od góry. Wow, ale się wystraszyłem. Ty, aż mieczek mi waliło, Zeku. Co ja zrobiłem teraz? Dobra, ej, tu jest, o, tu jest dużo obsydianu. Kurde, tak... Trochę biedni jak na tyle rzucaków, ale chociaż grifa mają. Obsydia, jakby co obsydian sprzedaje, bo nie chcę się go brać do kuboida, potem się najwyżej go wykopię albo coś. Spoko. Dobra, sprzedaj temę. Versilo, ty jesteś? Jestem. O, okej. Okay. Dobra. Pyk. Pyk, dobra. Rozwalić jeszcze nam te soniarki? Kurde, ile tam jeszcze tego jest? Chyba ostatnia, dobra, ostatnia kratka. Ale widać, że lubię kopać. No. Chyba ten typek do nas idzie, bo słyszałem jakiś damage. Ta. Ja jem koksa sobie od razu. Teraz co to jeszcze jest? Mam dużo biblioteczek strasznie. Dobra, sprzedaj wszystkie biblioteczki. Ej, kurde, nawet dużo zysku z tych biblioteczek jest. Sprzedaj itemy. Bez kitu. Pyk. Dobra, to dziemyczek chyba do nas leci serio. Wychodzimy na górę. Ej, tą wodą można wypłynąć na górę w sumie. Ja wypływam tą wodą na górę. Ta, on tu jest ten typeczek. Patryczek, jakiś patryczek. Dobra, skoczył w nas. Dać siłkę. Tylko najgorsze jest to, że on może sobie perły wrzucić w ścianę. Ej, czemu go nie mogę klepać? Co jest grane? Oho, myszka mi się tego. Dobra, już. Na one kliku go muszę bić. Jeszcze ta woda. Macie stręża? No. Ja mam. Ktoś rzucił, nice. Ja rzuciłem. On nie zjadł koksa chyba. Nie polizał. Kurde, szkoda. Seta zmienia już. Mówiłem o tym właśnie. No. Ale mam pomysł, jak się do niego dostać. Czekajcie, odsuńcie się. Bo on tu miał wodę. Kurde, no szybciej płyń tą wodą, gościu. Szybko. On gdzieś tutaj rzucił tego. No, patrzcie to. Szybko. No nie, najgorzej. A. Nie. No nie, zlogał. Tak, zlogał? Nie, ja też nie wpadłem. Nie trafiłem. Kurde, szkoda. Ej, to jest jakieś pomieszczenie. Jest, znalazłem pomieszczenie do przejścia do nich. Patrzcie, ile to jest skrzynek, ja pierniczę. Ale wszystkie puste, niestety. Ile złota, ty! Ej, jest on. Ej, tu są pełne itemów. Bogata.
To jest kilka tych, kilka staków bloku złota. Tu są jakieś sety, koks i tak dalej. Tu ktoś skinął chyba i ten typek chce. Ta, to są killoffy, łuki z punchem. O, łukę z punchem akurat nie miałem. Tu macie złoto, wziąłeś to złoto? Dobra, elegancko. Patrzcie, to jest przejście do jakiegoś tego, tego. A to jest skrzynka zakoblowana jedna, nie? Czy nie? Dobra, nie jest. Tu dobra, mam, znalazłem ich kuboid. Tu będzie coś naprawdę mega bogatego. No. Mówię wam, weźcie sobie przygotujcie ku, mówię wam. Tu będzie coś bogatego, tylko mam nadzieję, że się nie przeliczę. Dobra, ja tu wyrzucam wszystko z enderchesta, co mi niepotrzebne. Ja sobie zamienię, tu na pewno musi coś bogatego. Jakieś killoffy piątki wywalam, bo mi to niepotrzebne. Siekiery to wywalam. Wywalam takie najmniej potrzebne itemy, które się szybko garnia. Wywaliłem chyba 6 killoff, ale mniejsze o to. Wszystko killoff. Przyszedł. Przyszedł ten typek? Gdzie? Ta, jest tam. Dobra, schowek. Jem sobie niestety też koksa. Na mnie się rzucił, oczywiście się na mnie rzucił. Tak zawsze jest. Oczywiście się na mnie rzucił, patrzcie, ja pobiegnę tu, on pobiegnie za mną. Patrzcie to. Jak on nas olewa. Co za ziomek. Co za typek w ogóle, nie? Ej, nie mam stręcza. Zarzuciłem. Ale dobra, ja sobie kupię tego, w sumie z emeraldy, bo wyciągam stręcze do skrzynki. Co za typek. Ja pierdzielę, co za ziomek. Dobra, rzucam tutaj te skrzynki na szybkości. Zobaczymy, co tu będzie. No musi być tu coś dobrego. Uwaga, pierwsza skrzynka. Jest pełno setów. Dobra, zbierajcie te sety. Są jakieś killoffy, to są. Takie. No, obsuwanie? Serio? Kurde, dobra. To rzucam tutaj jednego, że tak i rozdalamy. Tu musi coś być. O, jest! Emeraldy w sumie. Bloki emeraldów są. Dobra. Stone case'y, to mi się nie przyda, raczej stone case'y. Pełno obsydianu tu wszystkiego jest. Kopacze fosy chyba? Tak, kopacze fosy tu mam. Sand farmery tutaj leżą, tu jest pełno sand farmerów. Tej, ten nam się przyszedł na kuboid. Tu też coś. Jakie ity? Takie, w sumie nawet takie spoko. Dobra, ja wziąłem te sand farmery. Dobra, jeszcze mamy jeszcze tej skrzynki? Dobra, tu są jeszcze skrzynki, dorzucam mniej więcej to tak, żeby rozoliło, ładnie. Pyk. O kurde! Jo, piernicze, ty, ja wywalam wszystkie sety od razu. A to jedynki, szkoda no. Dobra, ty, co z tego, że jedynki? Bierz się to! Ja pierdzielę! Cała skrzynka stręży, co jest grane? Ale zajebioza! O kurde, ty! Co z tego, że jedynki? Ale stręże to stręże, zawsze emeraldy się zaoszczędzi i tak dalej. No. Ja pierniczę, miejsca nie mam, wyrzucam ten obsydian. Ważniejsze są stręże, bez kitu. Dwójka była. Pełno killoffów tu jest, o ja pierdzielę, o co tu chodzi? Wyrzucam jakieś kopteliksy i takie inne. Zdety. Co tu się stało teraz? Ale zajebiste. Dwójka kolejna. Ty, ale mega zajebiste itemy są, naprawdę. Wow. Ej, się teraz mega zdziwiłem, tak właśnie czekałem. Ciekawe, czy coś będzie ciekawego, nie? Pełno killoffów. Jakiś mini bacon tu jest. Nie mam już miejsca. Dwie dwójki były. Nie mam już miejsca, bo ja miałem przygotowane sesy na jakąś klepę czy coś. Bacony. Dobra, leci ten typek. Bije go. Wyrzućcie sobie stręża. Pomóżcie. Nie poliście, aby. Nie. Na rzecz trzech, więc na spokojnie. Na spokojnie. O, uciek, dobra. Ej, tam jest jeszcze jakieś pomieszczenie, dobra, rozwalam tą skrzynkę na szybkości. Co tu jest? A tu nic nie ma ciekawego, dobra, to lecimy tam do niego do góry. Jest tu, ej, on tutaj do góry się skampił, tak, aby. To jest kolejna stoniarka. Ja pierwszy lecę, to jest stoniarek tego wszystkiego, kurde. Ty, tu jest kolejne jakieś kopanie do oku. Co tu jest? Patrzcie to! To jest jakieś kolejna. To jest jakaś kolejna do kopania na awku. Mam go, hitnąłem go. Ej, z baniem padła! Jo, piernicze! Ale teraz fart jak cholera, ty! Ale teraz farta zaliczyłem, nie? Żyjesz? Ta! Fart jak cholera, nie, naprawdę! Ale fart zaliczyłem teraz. Co to w ogóle było? O jasny gwint, nie? Padła mi bania i taką szybko lucky pair rzuciłem. Dobieraj się i dawaj. Tak, no tylko jestem, wiesz, w stoniarce. Dawaj, zepnij go tutaj na dół. Ja jestem w stoniarce ogólnie, więc trochę przypał. W sensie w stoniarce, jestem w koblu.
Nie mam jak stąd wyjść, kurde. Jakbyście... Czekaj, tylko się dopiłaj, bo już koksów nie mam. Dobra, ja muszę na chwilowe cięcie zrobić chyba. Bo się zablokowałem w tym. No. Daj mi pomóc. Stonie. Dobra, ja coś klepię. Jestem tutaj, gdzie się klepaliśmy wcześniej. Ten typ potem... Jestem. Oni obydwaj zaraz powinni jeść koksy. Czemu ten typ nie koksa? Dobra, zjadł koksa, ale nie polizał. Kurde. Czemu oni nie padają? Ja już bym pewnie 20 razy polizał. Kurde, zamiast rzucić stręża otworzyłem sobie skrzynkę i wyrzuciłem mieczyk, nie? Padło komuś coś. Ta, ty powił mnie. Dobra, ten mój też już chyba ucieka. Rzuca perł w ścianę. To dawaj do... Dobra, rzucam, on chyba tylko jedną perę miał ten typek. Tam miał tylko jedną perę ten typeczek ode mnie. Polizał, dobra? Dodaj do mnie. Jem koksa. Pani leci z emeraldu z tego ziomka. Ja mam stręża 2 jakby co. A ten metryczek nawet dobry jest. Kurde, mnie strefuje. Dobry ten typek jest. Nie ma co. Kiedy on ginie? Tym kok spadnie, ja pierdzielę. Ile... Brian padła. Dobra, zginął, nice. Aha, ej, słyszycie mnie? Tak, słyszymy. Tak. Coś się stało. Dobra, elegancko, dobra. Pat ten typek. Chodź tu szybko, Persilo. No, a możesz tapnąć na terenie? No nie mogę. No właśnie. Kurde. To weź może sety, zwierz. No usunęło itemy. No to słabo. A co, Sokubaci poszedł gdzieś? No właśnie go waliło z tym spika, niestety. Ja pierniczę. A tamte typy są? No właśnie nie wiem, ja to spróbuję sam najwyżej wbić i do tych kuboida jeszcze. Ciekawe, czy oni będą tam walczyć. On premki otwiera na spawnie, ja obok niego latam. On do ciebie zaraz będzie szedł. Ten power 20037. Tak, to może ja tu spróbuję ten kuboid spróbuję wysadzić tu, gdzie byłem. Tylko gdzie to było? Tutaj, szybko lecę. Widzowie, patrzcie, jak się dla was poświęcam. Już ten typek jedno do mnie przyszedł. Raz zginę tu niestety chyba. Raz zginę tu, ale im wysadzę ten kuboid jeszcze. Dobra, jestem pod tym ich ostatnią stoniarką. Ty, ile to jest złota? Ja pierniczę. No, złota dużo mniej. Ile to jest itemów i tego wszystkiego? Fuck, mam 5 sekund, żeby się dobrać. No nie, najgorzej. Mam 5 sekund, żeby się dobrać. Dobra, dobrałem się. Tylko najgorsze jest to, że nie mam żadnego hełmu na zmianę. Tam mam jeden hełm na zmianę. Dobra, chłop do mnie leci, ale to jest nasykany. Schowek. Uda mi się to, czy mi się nie uda? Nie pierniczę. Ja pierniczę, ale jestem kaleką w tą grę. Boże, się nie przyznaję, że ja w tą grę gram tyle lat. Dobra, wyrzucam jakieś sety i biorę te wszystkie złoto. Emeraldy jakieś biorę tu. Ja pierniczę, ile to jest itemów tego wszystkiego. Złoto, emeraldy. Kurde. No, dużo myli. Naprawdę, to jest mega tych itemów. Może mi się to uda jakoś wziąć. Tu są te sety moje, co odłożyłem. Jakieś kolejne emeraldy. Ja pierniczę. Oni naprawdę mają pełno tych itemów tutaj. Wow. Stok stoniarek, 2 kilofy, 6. Kilo w szybkości. Czemu oni takie itemy trzymają w skrzynkach? Ja pierniczę, naprawdę to jest mega, ale to mega dużo itemów, naprawdę, ja pierdziule. Ja to wszystko biorę, złoto pełno, kurde, ile to jest złota w ogóle tego wszystkiego. Teraz do mnie tutaj nikt nie przychodzi, ja im to od razu tutaj na haber to biorę. Bloki. Jeden typ jest pode mną, widziałem jego nick. Ale Sokubaci jest na serwerze. Nie wiem, ale go tutaj koło mnie nie ma, w każdym razie bloki. Dobra. Chyba im wszystko habrowałem. Prawie. TNT mi nie potrzebne, mam tego TNT dużo. Dobra, zostawię trochę tymi tamów, także... wszystkie mieczy? No, coś ci dam. Dobra, także co, wariaty?
Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, jeśli dotarliście do samego końca, to mam nadzieję, że zostawicie tutaj suba, łapkę w górę oraz dzwoneczek. No i co, dziękuję Sugubaciemu za nagranie tego odcinka oraz Persilonie, że Sugubacie poszedł z nim speaka. Więc no, pożegnaj się ładnie, chociaż... No, siema widzowie. No, o, siema. Do zobaczenia. No właśnie, do następnego odcinku z widzami, także Sukubaci też się pożegnaj, bo wbił tutaj ten speaker z portem. Żegnam. No, więc mam nadzieję, że stawicie suba, łapkę w górę i dzwoneczek, także do następnego odcinka. No i napiszcie w komentarzu hashtag koniec, hashtag 137 i hashtag widzowie. A ja wam szybne serduszko i wam to zwiększy procent na wygranie słuchawek oraz myszki. Także pozdro i do następnego odcinka, ja sobie tutaj jeszcze szybko pójdę na bazę. No i yo, pozdro.